Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii pruskim, nie pruskim, na razie saksońskim, rodem Udonen. Więc budujemy naszą pozycję teraz już w Bawarii. Co ciekawe, te obszary stały się Bawarią z powodu naszych różnych przebiegłych decyzji, gdzie kogoś zamordowaliśmy, z kimś się dogadaliśmy i krok po kroku do władzy doszli Bawarczycy, czyli Karolingowie. No i zobaczymy. Nasz władca ma teraz masę roszczeń po śmierci swojej matki, czyli teoretycznie mógłby tutaj działać i próbować. Czy chcemy, żeby nasz syn był ambitny? Myślę, że nasz arogancki władca, chociaż on jest zadowolony z siebie, więc to by trochę nie pasowało. Wiecie co? Niech będzie zelotą. No i też jest opcja, że moglibyśmy złożyć petycję do władcy o jakieś tytuły, bo jak widzicie tych tytułów, to mamy masę. Jakbyśmy się trochę lepiej czuli, to bym powiedział, że zawsze warto zaatakować i w sumie nawet lepiej na poszczególne terytoria, żeby po prostu go obskubać z tego, co się da. O, jakiś port nad Renem pewno. Nie, to jest Odra chyba, gdzie poczekajcie. Nie, to jest... Gdzie my jesteśmy? Nad Renem. To właśnie... Polska jest dopiero tu przecież. No, dokładnie. Czyli też troszkę czekamy, aż nasz władca poczuje się chociaż troszkę lepiej, bo... W tej chwili nie wygląda to zbyt dobrze jego zdrowie. I czyjś ślub naszej córki? Nie. Naszego syna z... Nie, brat, kurde, co to jest tutaj? Brat jest taki młody? A no tak, to najmłodszy brat, który był naszym przyjacielem, jest taki młody. Turniej. No niestety zdrowie nam nie pozwala na turniej. No to nie jest idealne wszystko. No mówię, tutaj trwa wojna między nim a jego rywalami, czyli praktycznie aż by się prosiło, żeby wysłać nasze wojska. Wiecie co? Chyba to zrobimy. Nie będziemy osobiście dowodzić, bo no nie jesteśmy w idealnym stanie, żeby osobiście dowodzić, ale możemy wyruszyć po prostu. I kogo wezwiemy? Kolegę z Dublina. Nie. Wiem, że jesteś ambitny i w ogóle, ale się w tej chwili nadajesz na to, żeby sam to ogarniać. Wróg dosyć sporą armię skompletował. To mi się nie podoba, bo to nam może zniszczyć oddziały. Powziął najemników po prostu. Znaczy my też byśmy mogli teoretycznie. Na razie spróbujmy uciec stąd, na własne ziemię. Nie będziemy liczyć na przybycie wsparcia. Bo niestety dziad, mówię, no, dozbroił się. Dobra. A gdzie nasi sojusznicy? A nie, to jest południe, myślałem, że to są kto inny, bo my tu braliśmy jakiś sojusz, to gdzieś z tej strony. Uff,
trochę to zejdzie. Jeszcze mówię, z tym nielubiącym nadbiskupem jest problem. Dobra, jeszcze trochę prestiżu zużyjmy. No i czekamy. Jeżeli sojusznicy się nie wykażą, to weźmiemy najemników, ale na razie spróbujmy to załatwić bez wydawania niepotrzebnych pieniędzy. Tym bardziej, że wydaje się, że tutaj no prawie 2000 plus będzie naszych wojsk w sumie. Też dość dobrze się tutaj ta forteca trzyma. Już niedługo padnie. No i potem się zrobi problem. Ci idioci idą strasznie blisko wojsk przeciwnika, także... Okej, wycofajmy się do stolicy. Na razie, żeby się wszyscy połączyli. No i potem wspólnymi siłami spróbujemy coś działać. Ach, niestety dopadł naszego sojusznika. Chyba nie warto nawet tam lecieć z odsieczą, bo i tak nie zdążymy na czas. Spróbujmy się wobec tego z tymi wojskami sojuszniczymi spotkać. O. Dobra, teraz mamy przewagę liczebną. Wojna zaczęła się źle, ale miejmy nadzieję, że to tylko złe początki. Czy nasz sojusznik nas chce wystawić? Wydaje się, że nie. Ktoś znów taka ganianka zrobi zaraz. Dobra, ważna bitwa. Mam lepszego dowódcę. Mamy przewagę liczebną, wydaje się, że ich zmiażdżymy. Pięknie. Zajmijmy cel wojny, to na pewno nie zaszkodzi. Albo wiecie co, nie, pobijmy go może jeszcze raz, bo... Chociaż... Ciężko powiedzieć, co on kombinuje, znaczy bez celu wojny to będzie trwało i trwało. Doraz nasza córka, dość zdolna jeśli chodzi o zarządzanie. Za kogo ona poszła? A, za Karolinga, to jest sukces. No niestety wróg znowu pod naszą stolicą. Nie mamy wyboru, musimy ruszać. A jak nasze zdrowie? Ciągle bez zmian, kurde, no. No dobra, wspólne siły, wszyscy sojusznicy powinni przybyć. Okej, troszkę lepiej się niby czujemy, no ale z drugiej strony kolejne rany. Żona poprawiła swoje umiejętności, no nawet nie jest źle. On też ma drugą wojnę. Doszliśmy do siebie, czyli nie jest tak źle. Dobra, stajemy na czele naszych sił osobiście oczywiście teraz. To jest dobre. No i będziemy też szybciej oblegać teraz. Zobaczymy, co mu z tego wszystkiego wyjdzie. No i powstała nowa kultura. Następca. Zadowolony z siebie czy skromny? Zadowolony z siebie to nie jest idealna cecha, ale nie będę narzekał. No i idziemy na stolicę wroga. Nie mamy niestety rycerzy zbyt wielu. Dobra, to idziesz tu. Będziemy mieli teraz
max, czyli 4 prowincje. Synowi będzie trzeba też narzeczonej poszukać w tym wieku, jakim jest. Weźmy psa na posiedzenie rady i pies się dobrze sprawdził. Pognębił tych, których nie lubimy. A tymczasem przybywa rycerz. Dieter. Skąd ty jesteś, Dieter? Stron koni, czyli prawie że nasz. No dobrze, wiecie co? Stoczymy jeszcze jedną bitwę może. Za żonę spróbujmy... ty dziadu, za żonę nie chcesz pieniędzy zapłacić. Dobra, rozbijmy jego armię jeszcze raz. Chcemy po prostu sławy bitewnej. Pięknie. No i teraz... chyba nam nie zależy na jeńcach. My to załatwimy wszystko z nim militarnie już wkrótce. Podnieśmy dalej kontrolę. Dobra, tą córkę też wychowajmy osobiście. No i co do syna. Chętnie kogoś dobrymi cechami, ale czy ktoś taki jest? Wstawię chyba na nią mikrosojusz, co prawda. Jaka to jest rodzina? Wenezja z południa, z Włoch. Jeszcze druga Włoszka. Ale weźmy ją, będzie lepsze statystyki. Przebiegła, dobra, może być. No, teraz ktoś inny zapłacił za nią. I wiecie co? Chyba czas złożyć prośbę o jakieś terytoria, czyli gdzie to było? To było gdzieś tu. A, nie możemy. Musimy chwilkę poczekać. Na pewno jak będzie okazja, to zrobimy. No bo teraz my tych roszczeń mamy co niemiara. Tak szczerze mówiąc. Dobra, nie będziemy się płaszczyć. Uważamy się za człowieka potężnego i tak dalej. No wygrywamy wojny w sumie. Zestresujemy się. Chyba to byśmy chcieli. Czyli przekazał tytuły, które mają inni wasale. Po drodze jakieś krzaczory jeszcze są. O. I w sumie wracając możemy tu wpaść. Dobra, nie przesadzajmy z tym szwędaniem się. No i ruszamy. Duża szansa, że nas pogoni w cholerę, ale zobaczymy. Norwadca jest agresywny, on to głupota, on zostanie w pierdol znowu, ale będzie się bił z typem, który go obgaduje. Dobra, nie będziemy tu specjalnie się przymilać. Dobra, żona naprawdę się spisuje jako ta medyczka. Zabójczyni. Możemy ją pochwycić. Spróbujmy. Kiepski. Jak nam zapłaci, to pomożemy. No to chłopi co najwyżej.
Jednak nam dał tytuł. Jestem pod wrażeniem. Odzyskaliśmy pozycję głowy kulturowej. To mi się podoba. Co tu dalej? A, mamy teraz wasala, który nas nienawidzi. Tu jest akurat księżulek. Bo co my w sumie mamy? Mamy... te tytuły. Tego powinniśmy też dostać teoretycznie. No zobaczymy, co tu jeszcze uda nam się wytargać w tej sytuacji. Dobra, dostaniemy księżulka. No teraz musimy uważać, bo wasale staną się jakimś tam zagrożeniem. Ale mamy dużo lepszą pozycję, na pewno przetargową, jeśli chodzi o zawieranie sojuszy. A mamy jeszcze jedną córę. Niech nas dołączy, nam opowie o naszej przyszłości. A, żona lubi władzę. Dobra. Siostra, kurde. Ci biskupowie byliby naprawdę dobrzy, kurde, naprawdę potężnych tych biskupów. Ten to w ogóle ma za dużo ziemi, tak szczerze mówiąc, bo on rządzi dwoma prowincjami. No ale okej, jest mocne biskupstwo. I tu też jest biskup. O kurde, to w ogóle Westfalia to kraj biskupi. Praktycznie. Ale okej. Do czego jeszcze mamy roszczenia? Do Anglii. Ale tu nam brakuje. Tak, tu nam dużo brakuje. Anglia jest ogromna z tego, co widzę. I w dużej mierze w rękach samego władcy. Tego dziada dobijemy po prostu. A ty dalej nie chcesz sojuszu? O, teraz byś już chciał w nowej sytuacji. I poszukaję może małżonki dla córy. Małżonka raczej. Małżonki. Tu już mamy sojusz. Ten jest stary. Nikogo ciekawego. Mimo tytułu może słabi po prostu jeszcze jesteśmy. Co się wydarzyło? Bardzo dobre wydarzenie dla nas. Umiera w dziwnych okolicznościach przywódca Bawarii. Mamy nowego. A może by chciał naszą córkę? Gdzie ona tu jest? Nie chciałbyś naszej córki? Nie chciałbyś. Ciekawa sytuacja. Staliśmy się praktycznie niezależni. Tutaj dużo terenu się poodrywało. Tu byłoby chyba możliwe podporządkowanie go sobie, gdybyśmy na niego wpłynęli. Więc może spróbujmy, bo z biskupem nam na razie nie idzie. Tu bym od razu uderzył, korzystając z okazji, że jest osłabiony. Mamy sporo roszczeń, wykorzystajmy je.
I myślę też, że nasz wojowniczy władca chciałby zwiększyć potencjał militarny. Czyli weźmiemy sobie Onagery i weźmiemy sobie... No właśnie ci łucznicy mi średnio się podobają, ale już są, więc trochę głupio wywalać, płacić tyle na coś innego. Jedną lekką jazdę, tak żeby wycinać wrogów po wygranych bitwach. I na szybko się mobilizujemy. Jakiś wasal dowodzi. Ale nie, chcę im poprowadzić te wojska osobiście. O nie, kurde, to akurat było trochę dziwne. On nagle, czy nagle dziwne, nagle sobie wziął najemników. Czy możemy się zrewanżować mu na najemnikami? Możemy, tylko będzie kiepsko z kasą. Ale nas porobił. Dobra, nie mamy wyboru, szczerze mówiąc. To i tak ma się skończyć klęską, mimo że ich wzięliśmy, bo nasze armie będą miały karę za brak zaopatrzenia. Ale nie, nasz talent wojskowy dał nam wygraną koniec końców. Dobra, nie skończyło się tak źle, jak zakładałem. Nie doceniłem przeciwnika, nie sądziłem, że tak szybko będzie miał kasę po ostatnich wojnach, ale z tego co rozumiem, no to jest po prostu inny przywódca tutaj, po tym jak się to wszystko przemieszało. Ktoś za ciebie zapłaci? Nie. A zdolny jestem, wiecie co? Ty mi chcesz zapłacić, ja cię przygarnę na dwór. Poczekajmy na uciekiniera. Na kolejna bitwa. Okej. Po prostu porywamy tych ludzi do naszej służby. To są miejscowi, którzy stali się do niewoli. Dobra, bądź się mili. Nasza siostra, nie będziemy ją do lochu wsadzać, na razie przynajmniej. I pięknie. Kolejne zwycięstwo. Niech nam żona pomowa. Na razie zostawmy sobie. Dalej jak będziemy się rozrastać, to oczywiście będziemy pewne rzeczy zmieniać, ale to później. No a tu mówię, chcemy się wzmocnić, zobaczyć co z tego wyniknie. Nic z tego. Tu byśmy dali radę, no ale też tak dyskusyjnie. Okej. Nie będzie łatwo to wszystko zdominować. Ufny, przebaczający, cierpliwy. Nic tu nie pasuje, szczerze. Na pewno nie ufny, bo się przebiegli. Przepraszający też nie, no i będzie cierpliwy. No i stresik. Próbujmy to zwalczyć. I myślę, że no, jakoś przeżyjemy z tym stresem zwyczajnie. Pogłaszczemy pieseła. O. Zawsze coś. No dobra, niech to się wszystko tu wzmocni. Czy też będzie... wojna. Co za wojna? To jest wojna bez szans. Hamburg upadnie. Zgodzimy się, ale jesteśmy przebiegli. Nie wyślemy tam własnych żołnierzy. To jest samobójstwo. Chce nas tutaj wystawić i stwierdzić, że żona jest naszą krewną. Mamy bunt chłopski, no źle się dzieje. Turniej, wiecie co? Kurde, gdzie ten turniej jest?
To by było coś z jednej strony, ale... Ale nie, mamy wojny, musielibyśmy jechać przez pół świata. Więc najpierw zlikwidujemy tych chłopów zbuntowanych, oczywiście osobiście. Gdzie to jesteśmy? Tu. A potem będziemy unikać Duńczyków. Okej, uciekaj. O, brat się dzieci doczekał. Dobra, potrzebujemy ludzi. To jest w ogóle jakiś szlachcic, który dowodził chłopami, a nie chłop. Dobra. Czy chcemy... Ło, nawet niezły jestem. Ale nie, nie jesteśmy jakoś szaleni czy coś, żeby robić skórę z psa. No dobra, tu coraz większy bałagan. A tymczasem władca staje się strategiem, co mnie cieszy. O, córka nam pomaga pieniądze jakieś zebrać, fundusze powiedzmy. No tutaj East Francja wchodzi spod na te tereny. Niestety raczej wejdzie bez problemu. Na pewno nie współczująca, leniwa też nie będzie obżartuszkiem. I jesteśmy znani jako okrutny, Lothar Okrutny. Patrząc, jako że jesteśmy okrutni, to może powinniśmy się pozbyć naszego biskupa, tylko że to jest mało skuteczne. Jakoś tak to nie idzie. Dobra, tutaj wojna się skończyła, co było do przewidzenia. Złożysz nam hołd? Prawie. Jesteś coraz słabszy. Tu nie bardzo. To jest takie księstwo. Kolejne, tam w ogóle nie mamy roszczeń. Tu w sumie warto byłoby wykorzystać, że mamy tych najemników. Prawda? On też może wziąć najemników, ale my możemy jeszcze wezwać sojusze, więc zrobimy tak. No i zobaczymy, co się wydarzy. Dowódcą jest... Nie, my mamy walczyć sami. Wiem, że mamy tych najmitów, którzy by się wykazali i ich generał też by się wykazał, ale bez przesady. Oczywiście wziął najemników też, nic miał zrobić w sumie. Weźmiemy te siły i te siły. No i teraz jest to wyrównane. Na razie oblężenie za oblężenie w sumie. Ja czy jesteśmy lepszym dowódcą. Nie wiem, czy byśmy nie dali rady ich pokonać. Może, no nie, na papierze nie. Nie wiemy, co mają. O kurde, dużo łuczników, dużo konnych. No dobra, wydaje się, że tak to nie przejdzie. Musimy na tych 700 sojuszników poczekać. Przynajmniej. Niestety od tego czasu pewno padnie nasza stolica. Nie pewno, a na pewno. No. Krwawe te wojny, krwawe, ze stratami. Nie zapiszemy się idealnie chyba w historii naszego małego państewka. Dobra, ty idziesz na dowódcę wojskowego. Dobry kanclerz. Tu nic lepiej nie wykombinujemy. Brat i córka dostali się do niewoli, co nie jest dobre, ale to jeszcze też nie tragedia. Przybywają sojusznicy.
Myślę, że możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby ruszyć do generalnej bitwy. Przeciwnik się nas nawet boi. Tylko że niedługo się skończy okres służby najemników, niestety. Dobra, ładne zwycięstwo. Ruszmy na cel wojny. No tu są te wojny ciekawe, bo są małe, ale ważne, tak bym je opisał. Mamy tu problem z pokonaniem go. Dobra, został po raz drugi. No już teraz nie jest zagrożeniem. Okej. Teraz musimy zająć cel wojny, a następnie odzyskać stolicę. Tu jest dość kiepsko, no ale to mówię, przez to, że trwa konflikt. I dorasta syn następca na kordę kiepskiego myśliciela, bądźmy szczerzy. No, może my kogoś aresztujemy w jego stolicy. Tak też się stało. Samego przeciwnika. Moglibyśmy z niego ściągnąć kasę. Pytanie, czy nam się to opłaca. 5 dyszek? Nie. Cośmy przebiegli, więc nas pasowało, ale nie. Po prostu mu dokopaliśmy. No, tu się pojawia pytanie. Czy nie opłacałoby nam się złożyć hołdu? Bo tu się zaczyna robić dość gorąco. Jest zagrożenie ze strony Danii. To poważne. Jesteśmy aroganccy, więc z drugiej strony moglibyśmy nie chcieć nikomu podlegać. Może poczekamy z takimi decyzjami. Na pewno chcemy odzyskać córę. I poszukać jej męża. Znów żadnych dobrych partii. Z daleka. Nic z tego, nic nam to nie daje w tej chwili. Teraz, które tereny byśmy sobie chcieli zachować? Ja bym myślał o tym, żeby głównym naszym tytułem był tytuł Angry. Chociaż na pewno byśmy też mogli chcieć mieć to. W sensie kopalnie złota, czy tam żelaza, to jeszcze ich nie ma, ale więc tych ziem w Anglii bym raczej nie oddawał. To tak wydaje się dosyć zabiedzone. I nasz brat, naszym przyjacielem, i ma już dwóch synów, otrzyma po prostu te tereny. No, ciężki początek, ale fajnie. To mi się podoba. I też Litwa będzie rosła jako nasza rywal na wybrzeżu. Jest potężna wojna domowa. Chyba nie będziemy kombinować. Zawierzymy naszemu mieczowi, który nam wiernie służył. Dobre relacje w sumie z żoną. Patrząc w charakter, to jest dobry wynik. Niech będzie lepsza obrona. I tu już nie ma sensu, bo on złożył hołdy. Więc nie wróci tutaj do nas. Ten biskup. Nie bym go zabił, ale że się nie da, to go będę przekonywał dalej. Tak jak mówię, no jesteśmy postacią przebiegłą, czyli nie powinniśmy mieć oporów wpływać na to, a to są to pieniądze. Czy co? Czy powinniśmy go załatwić raz na porządnie? Czy na niego wpłynąć jakimiś pieniążkami? Dajmy mu pieniążki. Jest chciwy. Więc to pomoże. Kurde, dziecko. Więc idealna sytuacja, to prawda.
O, siostrę moglibyśmy też na stanowisko wepchnąć. W sumie... jestem dobrym rycerzem, trochę szkoda. Dobra, drugi brat tę ziemię dostanie. No, dobrze, że nam się trafił taki wojowniczy człowiek. Mówię, no gdybyśmy nie byli aroganccy, to bym powiedział, że złożymy hołdy z powrotem. To by było najrozsądniejsze, ale myślę, że nasz syn to zrobi jednak. Idzie do władzy. No chyba, że się tak wzmocnimy, to w sumie nie będzie opłacało. Bo też tak może być. Podnieśmy własne umiejętności, jeśli chodzi o kwestie wojskowe. Nie dowodzimy osobiście? Kto dowodzi? A, jest tych chłopów, nie. Tak być. Gdzie co nie? Niech dowodzi. Albo tak, jesteśmy arogancy, czyli jesteśmy militarystą. Okej, z biskupem coraz lepiej. Przynajmniej na papierze. Znów nam chce zabrać stolicę dziad. Ale teraz wierzę, że to będziemy to szybciej niż on. Kto ją znowu więzi? Nie wiem. To jest ten. Ty ciulu. Cierpliwa szczoda i będzie pracowita. Bramy stolicę. No i ruszamy ich pobić w generalnej bitwie. Czy zdążymy? Zdążyliśmy o godziny przed upadkiem. Taka prawda. Pięknie. Naprawdę sytuacja się poprawia. Teoretycznie przynajmniej. Gorzej, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Jak widać, ciągle bieda. I ją trzeba wykupić. To jednak rodzina. W sumie znajdźmy też męża. Myślę, że wojownika będziemy szukać. Ten Bułgar mi się podoba. To będzie mocny człowiek. Sprawda nie chce zmienić wiary, ale nasz władca nie jest jakimś fanatykiem religijnym, jeszcze przynajmniej. A, znów ktoś tutaj wprowadził. Dobra, i tak będziemy potem wszystko zmieniać. Jak będziemy się łączyć z Prusami, daleko, daleko to mówię, to nie jest kampania na parę odcinków, to jest kampania długa, długa, długa. Tu też roszczenia, ale to jest silny przeciwnik jakimś cudem. To jest komunika. Tutaj niewierni połabianie. No i chyba będzie trzeba pomyśleć o polowaniu, żeby się odstresować. Wiecie co? Nakażemy ludziom robić, jak my im chcemy. Czyli pewnie tłumaczymy, że wszystko musi być dokładnie, jak sobie życzymy. Napijmy się, nie będziemy się tym zajmować i tak, rządzimy z opinii Boga. Pięknie. Nie jesteśmy zbyt lubiani, ale coraz lepsi, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, powiedzmy sobie szczerze. Zresztą, jeśli chodzi o zarządzanie, też nie jest źle. Chociaż w większości to zasługa naszej
pani małżonki. Nie ukrywajmy tego. Brat, okay. Wszystko wydaje się pod kontrolą, poza brakiem kontroli w naszym terytorium. No, gdybyśmy nie byli aroganccy, bym stwierdził, że złóżmy hołd i będzie nam wygodniej, bo tu mówię, wszystko składa hołdy i możemy zostać tu ostatni na tej pozycji. Dobra. I co teraz? Polowanie. Spróbujmy zapolować. Drogo. Kurde, jakie to drogie. Nie spodziewałem się takiej ceny za to polowanie. A, bo nasz przyjaciel zmarł. Kto to był? Tu z południa gdzieś. Nie? Gdzie to było? Myślałem, że to jest... No tak, to jest Bawarii, dobrze myślałem. Pamiętam to z kampanii naszej, no... Habsburgami, że tam było coś takiego. No tu nie złożą hołdu. Tu, gdybyśmy byli lepszym dyplomatą, to pewno tak, ale na chwilę obecną też nie wygląda dobrze. No tu wygląda najlepiej. Troszkę mniejszy stres, to mnie akurat cieszy. I nowa technologia. Właśnie, czy tu coś nie pozmieniać? No, mamy trochę wasali. Dajmy bratu stanowisko w radzie. O. Pozostali to wszystko jedno w sumie, bo nie są silnymi wasalami. Na niskich zobowiązaniach też jest Sakson. Wiecie co? Weźmy ich. I tak nie możemy już rządzić większą terytorium osobiście, a że jest tam pokrewny, to czemu by nie? Kulturowo. I mówię, mam wrażenie, że te małe kraiki tutaj nas potrzebują trochę. My mamy roszczenia tego tytułu, z tego co pamiętam. Nie, nie mamy. Czemu nie mamy? Przecież... A, bo tytuły uległy rozwiązaniu chyba. Bo nie mam innego wytłumaczenia. No, ciut mnie martwi wizja, że oni mogliby nas zaatakować. Nic byśmy na to nie poradzili, gdyby tutaj ktoś wpadł na pomysł, że po prostu chcą nas ogarnąć i wchłonąć. Jedyne co mnie cieszy, że teoretycznie nas oddzielają chociaż trochę od Duńczyków. I może Duńczycy wybraliby ich jako pierwszy cel, powiedzmy, ofensywny. No i martwimy nasz stres. O! Prezent od córy. W ogóle z tą córą dobrze żyjemy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj ktoś przybył i plądruje. Chyba im rzucimy wyzwanie. Nie chcemy, żeby nas tutaj lali. W sumie można by też poumieszczać gdzieś oddziały. Przecież ciut były silniejsze. Bez różnicy. O kurde, ten jest naprawdę dobry. Niech poprowadzi te siły do walki. No, kolego, masz szansę się wykazać dla naszego państwa. I się wykazałeś. Ładne zwycięstwo.
Coś poetyckie coś. Podziękujmy mu za to, co stworzył. Dobra, co dalej możemy zrobić? Używać tego. Nie będzie, chociaż nie jest zbyt dobrej jakości. Ten by się nam mógł przydać. To są wszystko Saksoni, więc... Nie są więcej zdrajcy, to są po prostu ludzie, którzy walczyli po przeciwnej stronie, więc... W sumie... wszystko za haki. Nie jest zbyt dobry, no ale mówię, trochę więcej ludzi na dworze uważam zawsze przydatne. No i też troszkę stanęliśmy na nogi finansowo, bym powiedział. O, ten biskup nieszczęsny, tu widzę, twardo nam bruździ. Wasale na razie wydają się okej. Okay. O, właśnie. Pytanie, mówię, no. Nowa technologia. Co byśmy poszli? W budowanie miast jest czasem przyda chyba, chociaż. Albo nie, większy autorytet korony. To chyba nam się bardziej przyda. Kolejna ciąża, wow. Po 40. Nie spodziewałem się tego. No, nasza córcia dorosła, niestety bez jakichś wspaniałych umiejętności. Alliance Power. Kto by tu się nadawał? Nikt ciekawy. Nasz wnuk z innej linii. Może też się zachowamy na dworze i wydamy jakiegoś wojownika. Walijczyk trochę stary. Dobra, na razie niech sobie zostanie u nas. Po prostu i żyje w spokoju. Uż. Anglia dosyć silna. No ciekawe, jak to się potoczy. O, może też on się stał Walijczykiem. Jak on tu przypłynął? No tu należałoby jak najszybciej ich atakować, bo jeżeli my ich nie podbijemy, no to bądźmy szczerzy, złożą hołdy prędzej czy później i z Francji. Czy jest też opcja złożyć hołd i liczyć, że nam przekawę trochę ziem? A, to zobaczymy. Tu nie mamy roszczeń, a tu... Tu jakimś cudem mamy roszczenia. Je wykorzystamy wobec tego, jakie mamy. Ale tak, wojska poprowadzi nasz krewniak. Mąż naszej krewniaczki, a my musimy się trochę odstresować i myślę, że jako wojownik to będzie polowanie w tych gęstych lasach, gdzie jest niebezpiecznie jak cholera. No musimy to zrobić. Kurde, no daj nam kasy, brakuje. Ja mogę to zrobić z minimalnym minusem. No, niewielkie szanse. To może się skończyć, że nam się nie uda. Dajmy najlepszego kandydata. Jeleń. Tak, jeleń wydaje się. Dobry. O, i się wysypało. No, ale za długo puszczałem na dużej szybkości, to już dobra długość odcinka, nie narzekam.
Czyli co? Czyli widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co to przyniesie. Jest ciekawie, powiem. Jest ciekawie, możemy w każdej chwili zginąć. Budujemy jakieś podstawy siły, ale to się może w każdej chwili zmienić.